Szanowni, zapraszam na pierwszy z cyklu filmów o liczbach pierwszych, który streszczeń naszych spotkań. Pierwsze spotkanie odbyło się właśnie. Materiały, zadania pochodzą z bardzo fajnego wydawnictwa Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji Matematycznej, Matematyczne Seminarium Olimpijskie, część pierwsza. Jeśli ktoś chce, to służę, proszę napisać do mnie, służę linkiem, albo po prostu zamieszczę ten link jako dodatkowy materiał. No więc o liczbach pierwszych. Mamy liczbę naturalne, to znaczy całkowite, nieujemne. I liczbę naturalną P nazywamy pierwszą, jeśli jej jedynymi podzielnikami są 1 i P. Liczbę naturalną większą od jedynki, która nie jest liczbą pierwszą, nazywamy liczbą złożoną. Innymi słowy, wszystkie liczby dzielą się na pierwsze i złożone i do tego jeszcze jest jedynka, taka świnka morska, ani świnka, ani morska, która nie jest ani liczbą pierwszą, ani liczbą złożoną. No i liczby pierwsze są ważne w arytmetyce, bo okazuje się, że każdą liczbę złożoną można jednoznacznie przedstawić w postaci iloczynu liczb pierwszych, jednoznacznie, to znaczy istnieje tylko jedno takie przedstawienie, przy czym niektóre liczby pierwsze mogą występować w tym iloczynie wielokrotnie. To twierdzenie nazywa się czasem fundamentalnym twierdzeniem czy podstawowym twierdzeniem arytmetyki. I jeśli chodzi o przykład, no weźmy liczbę złożoną 45, to jest 3 razy 3 razy 5. Tak wygląda rozkład liczby 45 na czynniki pierwsze. Dwie trójki, czyli 3 do kwadratu razy 5. Możemy to sobie jeszcze napisać właśnie w ten sposób. Równa się 3 do kwadratu razy 5. No i uzbrojeni w takie informacje przechodzimy do pierwszego zadania, które wymaga, żebym się zmniejszył, bo zasłaniam. I to pierwsze zadanie to się nie jest zadanie, a taki ważny historyczny dowód, jakby element naszego kodu kulturowego cywilizacji śródziemnomorskiej, dowód, że liczb pierwszych jest nieskończenie wiele. No i to będzie dowód nie wprost. Założymy, że liczb pierwszych jest skończenie wiele, na przykład n, jakieś n, 5, 10, 15, 35 tysięcy i dojdziemy do sprzeczności. Autorem dowodu jest Euklides, grecki matematyk i filozof żyjący około 300 lat przed Chrystusem. No więc tu żeśmy sobie wypisali te liczby pierwsze, P1, P2, P3, potem takie trzy kropki oznaczają i tak dalej w matematyce i potem znowu jest przecinek i dwie ostatnie liczby z tej listy, PN-1 i PN. No gdyby tych liczb było 100, to PN-1 to byłoby P99, a PN to byłoby P100. A, widzę, że tu jest błąd, to mogę spróbować ten błąd usunąć, bo to niepotrzebne są te nawiasiki. O, teraz jest lepiej. No to wyobraźmy sobie, że jest tych liczb skończona liczba i skonstruujmy liczbę, która jest Q, która jest iloczynem wszystkich liczb pierwszych i dodajmy do niej jeszcze jedynkę. No i Q musi być liczbą złożoną, bo jest większa od wszystkich liczb pierwszych. Z tej listy, no P1 to pewnie będzie 2, jak pomnożymy przez 2 wszystkie liczby, to otrzymamy liczbę, która jest większa od jakichkolwiek z nich. No od dwójki ta liczba jest na pewno większa, bo jeszcze dodajemy jedynkę do niej, tak? Dwójka tutaj stoi, ale tu jeszcze dodajemy jedynkę. A zatem, zgodnie z tym podstawowym twierdzeniem arytmetyki, jedna z tych liczb, co najmniej jedna z tych liczb, musi dzielić liczbę Q, no bo Q powinno mieć rozkład na liczby pierwsze. A zatem dzieli także różnicę między Q i tym iloczynem. No ponieważ jeśli dzieli Q,
a dzieli na pewno iloczyn, ponieważ w tym iloczynie są wszystkie liczby pierwsze, a więc także ta liczba p, no to musi dzielić różnicę. Różnica wynosi 1. No, 1 nie dzieli się przez żadną liczbę większą od jedności. A zatem otrzymaliśmy sprzeczność. Co doprowadziło nas do tej sprzeczności? A doprowadziło nas założenie, że jest skończenie wiele liczb pierwszych. Liczb pierwszych musi być więc nieskończenie wiele. I uwaga, z tego dowodu nie wynika, że ta liczba Q jest liczbą pierwszą, broń Boże. A takie liczby złożone z iloczynu pierwszych, tam kilku liczb pierwszych, pierwszych n liczb pierwszych i sumy takiego iloczynu jedynki nazywamy liczbami Euklidesa. No i rzeczywiście pierwsze liczby Euklidesa aż do iloczynu, który jest od 2 do 11 plus 1 to są liczby pierwsze, no ale kolejna liczba, jeśli tu weźmiemy 13, i dodamy jedynkę, to jest 30031 i ta liczba rozkłada się na iloczyn dwóch liczb pierwszych, 59 razy 509. No i to też pokazuje, na czym to wszystko polega, jak to wygląda. No, po wyżej ostatniej liczby pierwszej z tego iloczynu, powyżej 13, jest jeszcze mnóstwo miejsca, w którym zmieścić się może kolejna liczba pierwsza, nawet tak duża jak 509. Bo po prostu te iloczyny mają, bardzo szybko rosną. Więc taki jest dowód Euklidesa, że jest nieskończenie wiele liczb pierwszych. No i Bóg was broni uważać, że liczba skonstruowana w ten sposób musi być liczbą pierwszą. Nie, nie musi być liczbą pierwszą, ponieważ gdzieś wśród liczb większych od pn może być liczba, która ją dzieli. A teraz zadanie. I to zadanie wygląda w ten sposób. Mamy znaleźć wszystkie liczby pierwsze p, dla których p plus 4 jest kwadratem liczby naturalnej. No, czyli po dodaniu 4 do p dostajemy kwadrat liczby naturalnej, czyli dodatniej całkowitej, całkowitej nieujemnej. Mamy takie równanie. No i teraz to, co można zrobić, to przenieść czwórkę na prawą stronę i rozłożyć różnicę kwadratów n kwadrat i 4. N kwadrat to jest n do kwadratu, a 4 to jest 2 do kwadratu na iloczyn n minus 2 razy n plus 2. No, na temat rozkładów takich będziemy musieli porozmawiać osobno, bo to jest sztuka sama w sobie, a to jest akurat prosty wzór skróconego mnożenia. No i skoro p jest równe iloczynowi dwóch liczb naturalnych, a p dzieli się tylko przez 1 i przez 7, no to jedna z nich, ta mniejsza, musi być równa 1, a ta większa p. Nie przez 1 i przez 7, tylko przez 1 i przez siebie. To ta mniejsza musi być równa 1, a ta większa równa p. No i rozwiązując to równanie, mniejsza z nich to na pewno jest ta n minus 2 i to ma być równe 1, czyli n równa się 3, a większa to jest n plus 2. Jak już wiemy, że n równa się 3, no to n plus 2 równa się 5. No i to jest jedyne rozwiązanie. Para takich liczb. Rzeczywiście 5 plus 4 to jest 9, czyli 3 do kwadratu. No i kolejne zadanie. Mamy znaleźć wszystkie liczby pierwsze p, dla których takie wyrażenie p do trzeciej plus p kwadrat plus p minus 3 jest także liczbą pierwszą. I tutaj troszeczkę można kierować się taką intuicją, że tu następuje zmiana parzystości, no bo p do trzeciej p kwadrat i p zachowują parzystość p. Jeśli p jest parzyste, to p do trzeciej plus p kwadrat plus p będzie parzyste. Jeśli p jest nieparzyste, to p do trzeciej plus p kwadrat plus p też będzie
liczbą nieparzystą, no bo wprawdzie suma liczb nieparzystych jest parzysta, ale tu mamy trzy liczby nieparzyste, czyli znowu, a suma liczby parzystej i nieparzystej jest znowu nieparzysta. No więc rozważmy parzystość P. No, możemy wybrać jedyną, sprawdzić, co będzie dla jedynej parzystej liczby pierwszej, czyli dla dwójki. No i okazuje się, że to rzeczywiście jest 8 plus 4 plus 2 minus 3, czyli 11, jak najbardziej liczba pierwsza, więc znaleźliśmy jedno rozwiązanie. Natomiast wśród liczb nieparzystych rozwiązania nie będzie, bo popatrzcie, możemy zapisać to równanie w ten sposób, no bo jedyną liczbą pierwszą, która jest parzysta, a jeśli P jest liczbą nieparzystą, to liczba po prawej stronie musi być parzysta, jest dwójka. No to jak podstawimy dwójkę, to dostaniemy takie równanie. No P można tu wyciągnąć przed nawias i w nawiasie zostanie P kwadrat plus P plus 1. No i jak zastanowić się, no to znowu mamy liczbę pierwszą, która jest równa iloczynowi dwóch czynników. To pierwszy z nich powinien być ten mniejszy równy jedności, a drugi P, ale to jest warunek, którego nie można spełnić, bo P jest liczbą nieparzystą liczbą pierwszą, czyli jest większa równa od 3, więc nie może być równa 1. A zatem ten warunek, o którym mówię, nie ma żadnych rozwiązań i jedynym rozwiązaniem jest P równe 2, które daje liczbę pierwszą 11. No i taki to jest wstęp do naszych rozważań o własnościach liczb pierwszych. Dziękuję bardzo.